Stefan Grot Rowecki, polski generał, dowódca armii krajowej i teoretyk wojskowości. Nazwisko, które słyszał chyba każdy. Wielki polski bohater, który skończył. No cóż, posłuchajcie. Rowecki urodził się w 1895 roku. Edukację rozpoczął w 1906 roku w Gimnazjum Polskim w Piotrkowie Trybunalskim. W 1911 roku był współorganizatorem. A następnie stał na czele pierwszego tajnego zastępu skałtowego w Piotrkowie Trybunalskim. Od jesieni 1912 roku rozpoczął studia techniczne w Warszawie. W styczniu 1914 roku po ukończeniu kursu podoficerskiego w Rabce wrócił do Warszawy, gdzie dowodził czwartym plutonem kompanii warszawskich-polskich drużyn strzeleckich. W lipcu 1914 roku wyjechał potajemnie na kurs oficerski w Nowym Sączła. Pod koniec 1914 roku wstąpił. Do legionów polskich Józefa Pisowskiego. W czasie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów Polskich. W listopadzie 1918 roku, gdy utworzono niepodległe państwo polskie, uczestniczył w rozbrajaniu okupantów niemieckich. W 1920 roku walczył na wojnie z bolszewikami w grupie uderzeniowej generała porucznika Edwarda Rydza Śmigłego. Podczas zamachu majowego w 1926 roku, mimo iż był Piłsudczykiem, opowiedział się po stronie legalnych władz. Był założycielem i redaktorem przeglądu wojskowego. 10 czerwca 1939 roku minister spraw wojskowych, generał dywizji Tadeusz Kasprzycki zaproponował mu objęcie dowództwa nad drugą w Wojsku Polskim brygadą pancerno-motorową. 20 czerwca wyznaczony został na stanowisko dowódcy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej i ostatnie dwa miesiące pokoju poświęcił na organizację powierzonej mu wielkiej jednostki. Zbyt późna decyzja naczelnych władz wojskowych o utworzeniu brygady uniemożliwiła jej wyszkolenie i prawidłowe zgranie. W czasie kampanii wrześniowej dowodził brygadą w obronie środkowej Wisły, a później w pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Po kapitulacji armii uniknął niewoli i powrócił do Warszawy, a 3 maja 1940 roku otrzymał stopień generała brygady. W tym samym roku został komendantem całego obszaru Polski pod okupacją niemiecką, a 30 czerwca przydzielono mu stanowisko dowódcy sił zbrojnych w kraju. To właśnie on w grudniu 1940 roku wpadł na pomysł utworzenia grupy N. Owy oddział zajmował się dywersją, wojną psychologiczną i propagandą, wymierzoną przeciwko okupantowi niemieckiemu. Rowecki cyklicznie informował rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie o rezultatach działalności. Doprowadził do połączenia najważniejszych organizacji konspiracyjnych w kraju w jednolite wojsko podziemne, dziś znane powszechnie jako Armia Krajowa. Od 1942 roku, gdy uzyskał zgodę na prowadzenie ograniczonej walki zbrojnej, nadzorował przygotowanie planu powstania powszechnego, jakie polskie państwo podziemne zamierzało wywołać pod koniec wojny. Rowecki obawiał się, że bezpośrednio po wyzwoleniu dojdzie do anarchizacji i radykalizacji społecznej mas oraz wystąpień ludności niepolskiej zamieszkującej tereny II RP. Mowa tutaj głównie o ludności ukraińskiej. Z tego względu chciał utworzyć system obozowy, do którego będą trafiać cywilni Niemcy, przywódcy organizacji komunistycznych i nacjonaliści ukraińscy. Istotnym problemem miało też być zapewnienie bezpieczeństwa pozostałej ludności żydowskiej, do której, zdaniem Mrowackiego, Dominowało wrogie nastawienie w społeczeństwie polskim. Wiedział, że każda krytyka społeczeństwa żydowskiego, która jakby nie patrzeć jest największą ofiarą wojny i wrogiem numer jeden Niemców, będzie działać na niekorzyść Polski ze względu na potencjalną krytykę komunistów. Trzecia Rzesza podjęła decyzję o schwytaniu Roweckiego za wszelką cenę. Został on umieszczony na pierwszym miejscu na liście poszukiwanych Polaków, która obejmowała 165 nazwisk, najaktywniejszych dowódców polskiej konspiracji. Utworzono nawet specjalny oddział Gestapo, który zajmował się tylko poszukiwaniem roweckiego. Wiosną 1943 roku roweckiego odnalazł Bogusław Hrynkiewicz. Członek NKWD i zaproponował likwidację dowódcy. Jednakże Moskwa i kierownictwo polskiej partii robotniczej nie wyraziło na to zgody. Rowecki nie był komunistą, ale walczył z Niemcami. I to było dla polskiej partii robotników ważne. Sam Rowecki był genialnym agentem. Ochroną posługiwał się tylko na oficjalnych spotkaniach. Prywatnie przysługiwała mu, jednakże wiedział, że to może ściągnąć uwagę Niemców. Często zmieniał wygląd. Znał świetnie ulice, po których się poruszał. Miał przygotowane drogi ucieczki w momencie potencjalnej obławy. Dysponował dokumentami poświadczającymi, iż pracuje w niemieckich instytucjach. Niestety, Gestapo dało radę przeniknąć do struktur armii krajowej. Blanka Kaczorowska, Ludwik Kalkstein oraz Eugeniusz Świerczewski to oni byli agentami niemieckimi. To oni donieśli na Roweckiego i tak ten został aresztowany 30 czerwca 1943 roku na krótko przed całudniową odprawą Komendy Głównej Armii Krajowej. Aresztowania dokonała ekipa Gestapo. Rowecki został przewieziony do siedziby przy Alei Szucha 25, a później przetransportowany samolotem do Berlina. Tam stanowczo odrzucił niemiecką propozycję współdziałania, która obejmowała współpracę Gestapo i Armii Krajowej w działaniach antybolszewickich. Został osadzony w połowie lipca 1943 roku w obozie koncentracyjnym niedaleko Berlina jako więzień honorowy. Mógł czuć się tam bezpieczniej niż inni więźniowie, nie było szansy, że zginie przypadkiem, ale jednocześnie był bardzo pilnowany i odcięty od kontaktów z innymi więźniami, co uniemożliwiało mu ucieczkę. Gdy ten przebywał w obozie, Kazimierz Sosnkowski, wódz naczelny, wspaniały człowiek zresztą, mianował Roweckiego generałem dywizji. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 roku, osobiście Henryk Himmler wydał rozkaz zgładzenia Stefana Roweckiego. Według powojennych ustaleń historyków został zamordowany kilka minut po godzinie 3 w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. Natomiast IPN twierdzi, że zmarł między 2 a 7 sierpnia 1944 roku. Nie ustalono miejsca pochówku generała ani też bezpośrednich sprawców zabójstwa. Pierwotnie rząd PRL bardzo ukrywał informacje dotyczące Roweckiego do jakiegoś 56-58 roku. Postać ta była zupełnie nieznana. Dopiero po tym czasie, po upadku stalinizmu i pewnej liberalizacji prawa w Polsce Ludowej, zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na temat poczynań Stefana Grota. Roweckiego. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Czy podobają Wam się biografie polskich przywódców z okresu II wojny światowej, czy może jednak wolicie na przykład dalej kontynuację władców Polski? Czekam na komentarze. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku na osi czasu. Trzymajcie się, cześć.